Dzień dobry, dobry wieczór. Właśnie wyruszyłem, dość późno, bo jest trochę przed siódmą. Jednak schodzi ze składaniem tych wszystkich gratów z tarpem i tak dalej. W nocy nie lało, nawet było spoko. Dzisiaj mam do zrobienia też 4 dyszki, przynajmniej tak jest w zamyśle. I mam nadzieję, że uda mi się złapać miejsce w schronisku. Tylko schronisko jest małe, jest kwarantanna. Prawdopodobnie jest tylko 15 wolnych miejsc ogólnie teraz. Dzielę przez pół po prostu to, co tam się wydarzyło. Całe te 31 miejsc, które tam są dostępne. No i Pieron wie, czy będzie dla mnie. Wiem, że opcja podłoga chyba odpada, ale to najwyżej bym uprosił tak, bo noc ma być ładna, że po prostu coś się rozbije gdzieś niedaleko. Dam rzeczy do ładowania, umyję się jak człowiek. Spróbuję to załatwić w ten sposób. Z takich aktualizacji jeszcze, co zauważyłem wczoraj, a już nie nagrałem, to, że buty prawdopodobnie nie wytrzymają do końca wyprawy. Mam nadzieję, że wytrzymają do jutra rana, bo dzisiaj nie za bardzo mam gdzie zrobić zakupy i kupić nowe. Jeszcze się nie rozlatują, ale już widzę takie większe dziurki po prostu wzdłuż krawędzi wewnętrznej stopy, więc najprawdopodobniej tam się rozpluje, w razie czego będę się ratował jakimiś linkami dorywczo, żeby tylko dojść do jakiegoś miejsca, gdzie takowe buty będę mógł kupić albo w jakiś inny sposób pozyskać, nie wiem, dogadać się z kimś albo coś. Jesteśmy w Sokołowcu. Tutaj są ruiny sanatorium Grunwald. Bardzo ładny budynek, widzę, swoje lata też ma. Uwielbiam budynki z cegły, zwłaszcza takie stare, a ten jest zrobiony przepięknie. Chyba jest remontowany, bo widać, że ta lewa część jest w dużo lepszym stanie niż to po prawej stronie, tym bardziej, że widać tutaj rusztowania. Może go odrestaurują. Klimatyczna miejscówka, nie spodziewałem się zobaczyć wszystkiego. W ogóle na tej trasie jest masa różnych takich budynków, które mnie zaskakują, czyli tak jakby takim szlakiem architektoniki miejskiej można by było śmiało przejść. Może jest coś takiego. Chodzę właśnie po cmentarzu niemieckim. Tam by jakaś większa krypta była, wygląda na rozwaloną kompletnie. Zastanawiałem, gdzie ten cmentarz, ale dopiero po chwili się zorientowałem, że tutaj w ziemi są płyty porozwalane. Tutaj leży nagrobek cały. Nie jestem w stanie odczytać, kto tutaj leży. To jest kolejny. Kompletnie nikt się tym nie zajmuje. Ciary mnie nie przeszły po plecach, ale miejsce ma swój klimat i w dobrych okolicznościach można by było tutaj się troszeczkę przestraszyć. Zjadłem sobie śniadanko w Andrzejówce, wypiłem piwko, jajeczniczka wyszła jak złoto. Jestem tu już drugi raz, nie wiedziałem, dopóki nie zaszedłem pod sam budynek. Tutaj jest prawdopodobnie gdzieś zaraz szczyt jeden z korony gór, ale zupełnie nie kojarzę, jak on się nazywał. To Waligóra. Popatrzyłem na znak i sobie przypomniałem. Szybki update, idę przez Jedlinkę. Jest pierwsza, trochę mi to dzisiaj nie idzie, nie wiem, czy to jest kwestia zmęczenia, czy tych przewyższeń, które były całkiem spore. Ale mam tak jakby godzinę w tyłek. Do celu mam gdzieś w okolicach 20 km, czyli do schroniska Zygmuntówka. Tutaj na znaku było, że jest 6 godzin, czyli byłbym tam na 7. O, rzeczka. Powinienem zrobić przebitkę, jak przechodzę przez mostek. No i co? Lecę dalej. Pierwszy raz będę testował też smalczyk w takiej plastikowej, aluminiowo-plastikowej
ale nie mówię o plastikowym opakowaniu. Tak. A wygolony! Wygolony jak nic, a tu są uciekinierki. Cześć Baśka. Ele, no nie bójże się. Takie płochliwe. Wielka sowa. Kolejny ze szczytów Korony Gór Polskich. Szczyt Kursowi. Wieża widokowa. Ups. Wieża widokowa na górze. Trochę kramów. Ostatnio jest sowa, jest baran. Ostatnim razem jak tu byłem, to był jakiś festyn, melanż albo coś w tym stylu. Ogólnie dobry klimacik tutaj mają. Jestem 5 minut od schroniska Zygmuntówka. Mam nadzieję, że mają miejsca. A jak nie, to przynajmniej, że pozwolili mi się rozbić gdzieś koło i mieć dostęp do wszystkiego, co jest mi potrzebne. Trzymajcie kciuki. No i straciłem ładowarkę. Na razie jestem, mam pewność, że się kimnę tutaj w tym schronisku. Myłem się, chciałem się podładować i widzę, że w kable wszystko jest, ale nie ma samej ładowarki. Jest szansa, że jutro w Nowej Rudzie uda mi się kupić takową. Widzę, że są dwie stacje benzynowe, miasteczko jest chyba też trochę większe. Ale mogą być przerwy, jeżeli ogarnę. Bo nawet jeżeli zdobędę ładowarkę, to nie będę miał jak naładować jutro. Straszna dupa. Pan mi trochę podładuje telefon na recepcji. I zastanawiam się, co robić. Padł taki pomysł, żeby zrobić Dzień Dziecka. Dojść do Słupiec. To jest, nie wiem, z 18 km stąd. I sobie zrobić dzień luzu. Ale nie jestem przekonany. Mam taki cel, żeby cisnąć. Tylko tak, wtedy to rozwiązało wszystkie problemy, bo znalazłem sobie buty na spokojnie. Kupiłbym sobie ładowarkę, podładowałbym się od razu. Dychnąłbym sobie. Jestem prawie, że w połowie, powiedzmy. Słupiec jest... No nie, nie jest w połowie. Jest 291. Nie wiem, co robić. Tak czy siak. Poszedłem dzisiaj 4 dychy. I już czułem w nogach, że mam dość. Pewnie jakbym cisnął, to jutro, pojutrze bym się przyzwyczaił. Najgorzej, że tak jak na GSB mi tam spuchło ścięgno w jednej nodze. Stopie, czyli standardowo. Tylko troszeczkę spuchło bardziej niż wtedy. Ale myślę, że to też się skończy. Muszę pomyśleć, nie wiem co robić. Na pewno jeszcze dzisiaj zmontuję film i pewnie go wrzucę. A z jutrem będę dopiero kminił. Zobaczymy. Może faktycznie warto sobie odpuścić. Źle wam powiedziałem, bo Słupcy są niecałe 30 km stąd, czyli już to wygląda legitnie. Z tym, że tak czy siak muszę wstać z samego rana, żeby zdążyć tam przed 5, zanim sklepy zamkną. Ale to już ma ręce i nogi, jeżeli udałoby się kupić i buty, i ładowarkę, i znaleźć lokum. I powiedzmy, że w miarę rozsądnych godzinach jeszcze byłaby szansa się poprać. Myślę nad tym dość intensywnie, chyba na tym się to skończy. No. Jeszcze dwie takie szybkie informacje. Wiem, gdzie zostawiłem ładowarkę. To jest na pewno ta restauracja, ta pizzeria Oliwka w Lubawce. Po prostu podpinałem wszystkie kable, pozwijałem je w kłębki, zapakowałem do woreczka i na 100% zapomniałem wyciągnąć z gniazdka ładowarki. I druga rzecz, dostałem pokój.
Na razie jestem tutaj sam, więc jest ok, ale jakby ktoś się napatoczył w środku nocy, no to pewnie drogo wpuszczą. Chociaż oficjalnie nie mogą, ja nie będę miał nic przeciwko i... Ciężko jest z tymi zasadami, tak szczerze mówiąc. Tymi covidowymi. Tak czy inaczej, pa pa.